Cześć, tu gdzieś jak z blogu Hejdom i dziś pokażę Wam różnicę pomiędzy tymi dwoma kamerami termowizyjnymi. Na pierwszy rzut oka można byłoby pomyśleć, że ta kamera będzie lepsza. Dlaczego? Bo wygląda bardziej profesjonalnie, ale nic bardziej mylnego. Ta kamera. Kosztuje mniej więcej dwa razy mniej niż ta, mimo że ma przecież w sobie komputer, ekran i wszystkie inne elementy, ponieważ jest wbudowana wszystko w jednym. No i teraz, dlaczego tak jest? Ze względu na to, że tutaj mamy rozdzielczość 120x90, a tutaj mamy 250x190, czyli dwukrotnie większą rozdzielczość obrazu. No ale zaraz chwila jak 250 no dosłownie rozdzielczości w kamerach termowizyjnych są tak małe i teraz czy potrzebujemy więcej? Nie do końca. Dlaczego? Dlatego że większość kamer termowizyjnych ma na celu pokazanie różnicy tych temperatur no i one wykryją tą różnicę czyli dla Sprawdzimy sobie na przykład, czy podłoga równo grzeje, czy okna nie mają gdzieś nieszczelności, czy nie mają gdzieś mostków termicznych w domu. To obie te kamery sprawdzą się podobnie. Ta kamera kosztuje w najlepszej promocji około 550 zł, a ta kamera trochę poniżej 1000 zł, więc jest dwukrotnie droższa. Jest też moda, tak jak wspominałem, w tego typu budowie, ale właśnie kosztuje. Też dwa razy więcej. No i teraz trzeba się zastanowić, co dla nas jest bardziej istotne: to, że po prostu mamy takie urządzenie i używamy tego na budowie, i używamy tego w miejscach, gdzie po prostu tego typu kamera by nam się przydała, czy coś mega podręcznego na USB-C, a też jest wersja na Lightning, czyli do iPhone'a, którą podłączamy i to po prostu będzie nam działało z telefonem i tylko i wyłącznie z telefonem. I teraz w pierwszej kolejności można sobie pomyśleć, no to wiadomo, nie? Wybierzemy tą tańszą. Ale różnica główna pomiędzy tymi dwoma kamerami jest taka, że w tej, po podłączeniu do telefonu, mamy obraz z kamery termowizyjnej i mamy obraz z kamery zwykłego naszego aparatu. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że robiąc jedno zdjęcie, od razu widzimy obraz rzeczywisty, czyli wiemy, gdzie zrobiliśmy to zdjęcie. No bo tą kamerą zrobimy tylko i wyłącznie zdjęcie. Tego elementu w termowizji, a nie w tym normalnym obrazie, jaki my znamy. I to jest ta największa różnica pomiędzy tymi dwoma urządzeniami. I to jest różnica, na którą Wy się musicie zastanowić, gdybyście chcieli tego typu urządzenie kupić. Ponieważ jeżeli będziemy chcieli zrobić zdjęcie, gdzie jest dany problem, a ta kamera ma kartę pamięci i ma możliwość podłączenia do komputera. Więc jesteśmy sobie w stanie to wszystko zgrać, nie ma najmniejszego problemu. Ale jeżeli chcemy zrobić miejsce, gdzie jest dany problem, gdzie jest dany mostek termiczny, to musimy wziąć to. Musimy wziąć telefon i zrobić zdjęcie dwóch elementów. Tego oto Termometru tego urządzenia mierzącego temperaturę i miejsca, gdzie robimy pomiar. I to tak naprawdę jest główna różnica pomiędzy tymi dwoma urządzeniami. Pamiętajcie, konkretne testy tych sprzętów, razem z specyfikacją, dokładną i tak dalej, znajdziecie na hejdon.pl, link w opisie. Tam też znajdziecie najlepsze promocje na te sprzęty. I tak naprawdę to jest cały materiał, który chciałem wam pokazać. Przewijają się tutaj trochę zdjęć, przewija się tutaj troszeczkę tego, co tymi kamerami robiłem, ale sama główna różnica, kwintesencja tego, które z tych dwóch urządzeń będzie dla Was lepsze, to tak naprawdę sprowadza się tylko do tego, czy potrzebujecie tylko i wyłącznie zdjęcia albo podgląd tych elementów w Termowizji, albo potrzebujecie tego zdjęcia razem z tym rzeczywistym, to co widzą nasze oczy, bo to jest najważniejsze tego typu. Urządzeniu? Według mnie. Dobra, mam nadzieję, że ten mega krótki materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to czas najwyższy. Dzięki, do zobaczenia w kolejnych tego typu częściach. Na razie.